a to pewnie nie będzie kontrowersja, ale myślę, że to jest najciekawsze w tych dyskusjach o treściach, że bardzo często jest bardzo wiele odpowiedzi, a często taka narzucająca się jest uproszczona, bo pewnie najprostsza odpowiedź by była, że ta dyskusja będzie dwutygodnika, bo zorganizował, ale wypowiedzi pewnie prawa do tego mają współpaneliści. Jeśli ktoś będzie redagował, to już jest najbardziej pomijana część. Chyba pisaliście kiedyś o tym w dwutygodniku, o takiej ukrytej pracy redaktorów. A ponieważ jest nagranie wideo, to, ale tu już się zaczynam gubić. Wydaje mi się, że są prawa wykonawcze, których normalnie by nie było, gdybyśmy na przykład tylko spisali tą dyskusję, więc wszyscy tu wykonujemy jakieś takie role parateatralne. I rzeczywiście sprawa się robi dosyć skomplikowana szybko. Choć dzięki Bogu zazwyczaj to pytanie albo często nie jest zadawane, choć często jest. Ja rzadko tego typu pytania sobie zadawałam, ponieważ tak naprawdę mimo, że pracuję w mediach internetowych, to de facto myślę, że nasze podejście do materiałów, które były wytwarzane w ramach redakcji czy poza redakcją, było tak naprawdę bardzo mocno tradycyjne i bardzo mocno powiązane z tym, jak pokazuje się to w tak naprawdę w starych mediach. I raczej mam takie poczucie, że media internetowe w Polsce tak naprawdę pokazują się taką bardzo dużą ostrożnością i zachowawczością, jeśli chodzi o właśnie prawa autorskie. I szczerze mówiąc, jeśli właśnie mówimy o tej takiej większej otwartości, którą daje internet, to ja tego ze swojej perspektywy nie obserwuję. To znaczy, w moim przekonaniu te redakcje internetowe nie wykorzystują pewnie głównie z tego, że właśnie wyrastają z mediów tradycyjnych, to pewnej takiej wolności, którą w teorii przynajmniej internet jakby daje, ale też i raczej skupiają się na tym, żeby te treści, które wstawają, przesyłać jakby dalej i to, jak użytkownicy później jakby reagują, komentują, to staje się jakby nową treścią, nie zaś podejście do samego wytwarzania. Ja bym spytał pan, kto będzie właścicielem tej debaty, co zdanie Ameryka Mistewicza, on sam, to znaczy ukazało się takie pismo media, którego redaktorem naczelnym jest Eryk Mistewicz i właśnie tam jest bardzo podobna sytuacja w pierwszym numerze. Otóż odbyła się dyskusja, która została spisana i po już wielu miesiącach została opublikowana bez zgody i wiedzy rozmówców. Jak rozumiem, Eryk Mistewicz tłumaczy, że on miał do tego prawo, ale sprzedał to w jakiś kolejny sposób, tym razem zarabiając pieniądze i nie informując panelistów, nie mógł ich poinformować, bo jak dyskusja się toczyła, to jeszcze nie wiedział pewnie, że będzie robił kiedyś w przyszłości taką gazetę. I przez internet przeszło ogromne oburzenie. PR-owo dosyć mocno specjalista od wizerunku na tym stracił, ponieważ uznano go, jak mówił mój młodszy syn, za kradzieja. Więc jeśli dotykamy tych tradycyjnych mediów, które są sprzedawane za pieniądze, nie tylko, ale przecież tradycyjne media mogą być sprzedawane również w internecie, no to wtedy te prawa autorskie są szalenie istotne. I ja mam zupełnie inne zdanie niż pani redaktor. Ja nie zauważyłem absolutnie zachowawczości internetu w stosunku do tych twardych danych, twardych tekstów, nie komentarzy, bo to rzeczywiście mnie nie zajmuje. Nie zauważyłem tego u mojego konkurenta internetowego, czyli wirtualnych mediów. To jest portal ogromnej rzeszy ludzi, którzy go oglądają, który lata całe kopiował, nie zaznaczając skąd to bierze i z całą swoją moc agregatora zbudował wyłącznie na tym, że po prostu zabierał cudzą własność i rozdawał jako własną. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. My piszemy o blogu modowym. Nasza gazeta ma obecnie pewnie 6 tysięcy nakładu. Państwo cieszycie się ogromną popularnością wśród internautów. To jest bodajże kilkaset tysięcy osób. I teraz jeśli te kilkaset tysięcy osób przeczyta pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, przepraszam, że liczę, i dziesiąte miejsce z tego rankingu naszego i tam są linki do tych wszystkich blogów, to na Boga, po co oni mają kupować press w tym momencie? Więc dla mnie to pytanie jest naprawdę bardzo konkretne i dotyczy bardzo ważnych pieniędzy. Pieniędzy, które muszę zapłacić dziennikarzom. Mówiąc o zachowawczości, nie miałam na myśli bynajmniej skorzystanie tak, co tworzą inni, bo tutaj zachowawczości absolutnie nie ma. Sama też wielokrotnie byłam
ofiarą takich tego typu sytuacji, płacąc również moim redaktorom za to, żeby pisali takie, a nie inne teksty, robili zdjęcia, a potem wykorzystywali to inni. Natomiast raczej chodziło mi o to, że internet przez swoją płynność, hierarchiczność pozwala na wykorzystywanie bardzo różnych form. Mówiliśmy na samym początku o zdjęciach, wideo, wypowiedziach osób z publiczności i tworzenia z tym pewnych całości. Teraz o to mi chodziło, że nowe media internetowe nie wykorzystują moim zdaniem zbyt dobrze tej możliwości jakby wielogłosowości, jaka wynika z tego medium, a zupełnie nie chodzi mi o kwestię mnie praw autorskich i cytowania, z czym absolutnie się zgadzam. W tej chwili na porządku dziennym jest to, że jakby możemy wykorzystywać w internecie fragmenty czyjegoś innego artykułu, ale w momencie, kiedy wynika to albo z tego, że jest to analiza krytyczna, polemika, i albo chcemy po prostu informować w ten sposób, tak? Natomiast to są kwestie możliwości tworzenia fragmentów i w sytuacji, w której to, co powstaje, koniec końców też jest utworem. Ja często mam taką ochotę i namawiam moich redaktorów do tego, żebyśmy byli jeszcze lepszym agregatorem niż ten konkurent, którego wymieniłem. Bo zatrudniamy znacznie więcej osób i niektóre z nich są pewnie bardziej profesjonalne, więc robilibyśmy to szybciej, ale niestety odmawiają współpracy moi ludzie, którym już właśnie mówiłem, że płacę. Więc nie jestem ich w stanie zmusić, bo jeśli mają pisać o etyce dziennikarskiej, a ja ich będę gwałcił czy łamał ich kręgosłupy, no to wtedy nie mają prawa pisać o tych, którzy rzeczywiście w dziennikarstwie robią przekręty, więc to nie jest dla mnie droga. Jeśli Państwo zrozumieliście, że ja się skarżę, płaczę, miauczę i że brakuje mi pieniędzy, to chciałbym się z tego wycofać. To znaczy, my wybraliśmy czwartą drogę. Rzeczywiście treści presu nie ma w internecie. Były przez pewnie 3 lata. I je stamtąd wycofaliśmy i co się stało? Wcale oglądalność strony nam się nie zmniejszyła. A nakład, tak jak zmniejsza się muzykowi, tak zmniejsza się również presowi, ale nie ma tutaj prostego związku, to znaczy ani nie przestał się zmniejszać wtedy, kiedy rozdawaliśmy, ani nie zaczął rosnąć wtedy, kiedy przestaliśmy to rozdawać. My po prostu sprzedajemy nasz kolejny produkt, weszliśmy do internetu, nie mamy z nim żadnego problemu. Życzyłbym każdemu wydawcy w Polsce, żeby 1/3 swoich przychodów miał z internetu. Press tak ma. Więc myślę, że Agora byłaby szczęśliwa, gdyby była w tej sytuacji. Nie znam ani jednego wydawcy, który odniósłby sukces wyłącznie na tablecie. Możemy powiedzieć, że inaczej jest w Stanach Zjednoczonych. No, tylko, że Rupert Murdoch wydał, przypomnijcie mi, 30 milionów dolarów, czy 90? 30 bodajże milionów dolarów, projekt, z którym teraz nie wie co zrobić. Te pieniądze wszystkie stracił i nic z tego nie wyszło, mimo że miał być najlepszym dziennikiem na tablecie, na świecie. Więc problem nie jest w zachowaniu marki, bo oczywiście można sobie zachować markę na tablecie, można sobie zachować markę w smartfonie, czy w książce telefonicznej, to jest wybór wydawcy. Natomiast nie da się zarobić, i o tym Państwo na temat wiecie, nie da się zarobić prawdziwych pieniędzy na dziennikarzy, których Newsweek zatrudnia poprzez nawet umowy z reklamodawcami w tablecie. Tych pieniędzy nie ma. Internet ich na razie nie jest w stanie dać i tutaj wołanie o modele biznesowe ciągle jeszcze nie zostało wysłuchane przez nikogo, nawet przez Roberta Murdocha.